Witamy w strefie wolnego słowa. Piotr Nisztor. Szwajcarska tajemnica prezesa PZPN. Przedawnienie i nieodkryta tajemnica przelewu na ponad milion euro. Artykuł opublikowany w 32. numerze tygodnika Gazeta Polska z 5 sierpnia 2020 roku. Prenumeratę Gazety Polskiej i pozostałych tytułów prasowych Strefy Wolnego Słowa można zamawiać na stronie prenumerata.swsmedia.pl. Zapraszamy. Czyta Paweł Piekarczyk. 3 lata temu prokuratura umorzyła śledztwo dotyczące podejrzenia nieodprowadzenia przez Zbigniewa Bońka ponad 1 600 000 zł podatku od przelewu, jaki miał otrzymać na wskazany przez siebie rachunek w banku w Szwajcarii. Gazeta Polska ujawnia kulisy tej sprawy. To był jeden z wątków przeprowadzonego przez prokuraturę apelacyjną we Wrocławiu, obecnie jest to prokuratura regionalna, śledztwa dotyczącego korupcji i nadużyć finansowych w polskiej piłce. W 2012 roku śledczy przesłali do sądu akt oskarżenia przeciwko 8 osobom, m.in. Michałowi Listkiewiczowi i Eugeniuszowi Kolatorowi, byłym szefom Polskiego Związku Piłki Nożnej, i Zdzisławowi Kręcinie, byłemu sekretarzowi generalnemu związku. Stawiane im zarzuty dotyczyły przelewów opiewających na około 17 milionów złotych, które zamiast na konto tonącego w długach Widzewa Łódź trafiły do podmiotów współpracujących z klubem. Wszyscy oskarżeni zostali ostatecznie prawomocnie uniewinnieni, jednak w trakcie rozprawy, jaka toczyła się przed Sądem Rejonowym Łódź-Widzew, wyszło na jaw, że Zbigniew Boniek, od 8 lat prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, w 2007 roku, sprzedając akcję Widzewa Łódź, miał otrzymać 1 100 000 euro na wskazane przez siebie konto w szwajcarskim banku. Przez niespełna rok prokuratura okręgowa w Łodzi sprawdzała, czy Boniek powinien od tej kwoty zapłacić podatek ponad 1 600 000 zł. Śledztwo zostało umorzone. Kulisy tej decyzji budzą jednak wątpliwości, wynika z ustaleń Gazety Polskiej. 29 września 2016 roku. Tego dnia przed łódzkim sądem miało zeznawać dwóch świadków. Zbigniew Boniek, obecny prezes PZPN, i Sylwester Cacek, znany biznesmen, były właściciel Widzewa Łódź. Z protokołu rozprawy, do którego dotarła Gazeta Polska, wynika, że stawił się tylko ten drugi. Podczas przesłuchania Cacek szczegółowo opowiedział o kulisach odkupienia od obecnego prezesa PZPN akcji Widzewa. Ujawnił, że w ramach rozliczeń zwrócił mu m.in. koszty poniesione w związku z prowadzeniem klubu. Pan Boniek wskazał mi rachunek i przelałem 1 100 000 euro łącznie. To był jakiś szwajcarski bank, dokładnie nie pamiętam. Wskazał mi to konto Boniek, zeznał Cacek. Potem dodał: przelałem pieniądze na konto do Szwajcarii. To było konto numeryczne. Dostałem tylko numer rachunku. Nie wiem, czy to konto należało do Bońka. Zeznania Cacka stały się podstawą zawiadomienia, jakie we wrześniu 2016 roku do Prokuratury Krajowej i Centralnego Biura Śledczego złożył Kazimierz Greń, były członek zarządu PZPN. Treść zawiadomienia dotyczyła podejrzenia dokonania przez Bońka przestępstwa skarbowego, braku odprowadzenia podatku od kwoty 1 100 000 euro przelanego przez Cacka na szwajcarskie konto. W sumie, jak wynika z dokumentów, miało to być ponad 1 600 000 zł. Śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura okręgowa w Łodzi. Z treści zeznań Sylwestra Cacka wynika, iż prawdopodobnie w 2007 roku z mieszkania w Szwajcarii, z rachunków Fortis Bank oddział w Warszawie przejętego przez BNP Paribas, dokonał przelewu elektronicznego na konto w Szwajcarii wskazane przez Zbigniewa Bońka. Czytamy w treści uzasadnienia późniejszej decyzji o umorzeniu postępowania. Dokument zawiera opis czynności wykonanych w ramach śledztwa. Prokuratura ustaliła, że łódzkie organy skarbowe w latach 2007-2008 nie prowadziły żadnego postępowania wobec Bońka. Powód? W tym czasie prezes PZPN był zarejestrowany jako podatnik we Włoszech i tam rozliczał się z podatków.
Prokuratura po analizie stwierdziła jednak, że Boniek powinien odprowadzić podatek od sumy przelanej przez biznesmena w Polsce. Jednocześnie wystąpiła do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o transakcje na rachunkach Cacka i Bońka w latach 2007-2008. Sporządzony w dniu 11 września 2017 roku raport z analizy kryminalnej nie ujawnił przekazania środków finansowych pomiędzy kontami przez nich użytkowanymi, czytamy w uzasadnieniu umorzenia śledztwa. W dokumencie jednak nie ma żadnego śladu, aby prokuratura sprawdzała przelewy wykonywane w tym okresie z kont Cacka na rachunki w szwajcarskich bankach. Z ustaleń Gazety Polskiej wynika, że dane przekazane przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej były jedynym materiałem o szczegółach transakcji Boniek-Cacek z lat 2007 i 2008. BGŻ BNP Paribas nie posiadał już takich informacji. Bank ten, podobnie jak inne podmioty w Polsce, był zobligowany do archiwizowania i przechowywania ich tylko przez 5 lat. W efekcie prokuratura umorzyła śledztwo. Na podstawie zebranego materiału dowodowego nie udało się jednoznacznie potwierdzić faktu dokonania przelewu 1 100 000 zł, tu błąd prokuratury, powinno być euro, z rachunku Sylwestra Cacka na rzecz Zbigniewa Bońka, czytamy w treści uzasadnienia umorzenia. Prokuratura zwróciła również uwagę na fakt, że do ujawnienia informacji o rzekomym nieodprowadzeniu podatku przez prezesa PZPN doszło na etapie postępowania sądowego prowadzonego w innej sprawie po upływie 10 lat od zdarzenia. Sylwester Cacek nie tylko nie jest w stanie doprecyzować, kiedy dokładnie dokonał przelewu znacznej kwoty, ale także z jakiego konta i na jaki rachunek te środki trafiły, czytamy w dokumencie. Gazeta Polska pokazała treść uzasadnienia umorzenia śledztwa Sylwestrowi Cackowi. Biznesmen nie krył zaskoczenia. Po co oni ściągali te informacje o kontach w polskim BNP Paribas, zastanawia się. Przecież mieszkałem wtedy w Szwajcarii i od początku mówiłem, że ten przelew na 1 100 000 euro wykonałem ze swojego szwajcarskiego konta na szwajcarskie konto wskazane przez Bońka, podkreśla. Przekazał pan prokuraturze numer tego rachunku i potwierdzenie przelewu, zapytaliśmy biznesmena? Nikt o to do mnie nie występował, stwierdza i zaznacza, podczas przesłuchania w Łodzi albo zostawiłem w prokuraturze wyciąg potwierdzający przelew, albo go tylko pokazałem, dokładnie nie pamiętam. Na tym wyciągu była nazwa banku i numer szwajcarskiego konta wskazanego przez Bońka. Nie jestem pewien, ale jego konto było chyba w UBS. W jaki sposób obecny prezes PZPN przekazał panu dane do przelewu, pytamy. Cacek przesłał mi maila z numerem konta i nazwą banku. Wydruk pokazałem w prokuraturze. Z informacji Gazety Polskiej wynika, że łódzka prokuratura nie wystąpiła o międzynarodową pomoc prawną do Włoch i Szwajcarii. W pierwszym wypadku, aby ustalić, czy Boniek zapłacił tam podatek, w drugim, aby otrzymać wyciąg z wskazanego przez niego szwajcarskiego konta. Dlaczego prokurator zrezygnował z wniosków o pomoc prawną? Można tylko przypuszczać, że od początku mógł zdawać sobie sprawę, że postępowanie i tak będzie musiał umorzyć. Powód? Nawet kategoryczne potwierdzenie zaprezentowanej wersji o wykonaniu przelewu z 2007 roku na wskazaną w zawiadomieniu kwotę nie doprowadzi do przekształcenia postępowania w śledztwo prowadzone przeciwko konkretnej osobie z uwagi na zaistnienie negatywnej przesłanki procesowej w postaci przedawnienia karalności przestępstwa skarbowego, czytamy w uzasadnieniu umorzenia śledztwa. O kulisach zakończonej uniewinnieniem sprawy dotyczącej Widzewa Łódź opowiadał Polskiemu Radiu 24 jeden z oskarżonych, Michał Listkiewicz. Były prezes PZPN w programie W cieniu afer zaznaczył, że absolutnie nie spodziewał się, że usłyszy jakiekolwiek zarzuty. W tej sprawie występowałem jako świadek. Pani prokurator, która robiła wówczas karierę i zawodową, i medialną, postanowiła jeszcze bardziej zabłysnąć i postawiła mi w 2009 roku bardzo absurdalny zarzut, stwierdził Listkiewicz i dodał. Sądy obu instancji w tej sprawie, co się chyba bardzo rzadko zdarza, uniewinniły wszystkich oskarżonych.
Ta sprawa od początku była dęta, była czysto polityczna. Próbowano znaleźć na mnie jakieś haki przez wiele lat. To się nie udawało, ponieważ nie zrobiłem nigdy niczego, co naruszałoby prawo. Według Listkiewicza za całą sprawą mieli stać dwaj wpływowi wówczas politycy rządzącej Platformy Obywatelskiej. Mirosław Drzewiecki, ówczesny minister sportu, i Grzegorz Schetyna, ówczesny wicepremier, minister spraw wewnętrznych i administracji. Zbigniew Boniek po raz kolejny nie odpowiedział na zadane przez Gazetę Polską pytania. Prezentujemy ich treść przesłaną na adres Biura Prasowego Polskiego Związku Piłki Nożnej. Pierwsze. W 2016 roku podczas rozprawy sądowej w sprawie, w której na ławie oskarżonych zasiadali m.in. Eugeniusz Kolator, Michał Listkiewicz, Zdzisław Kręcina, świadek Sylwester Cacek zeznał, że wpłacił 1 100 000 euro na wskazane przez pana konto w szwajcarskim banku. Jak pan to komentuje? Drugie. Dlaczego wskazał pan akurat rachunek w szwajcarskim banku? Trzecie. Czy odprowadził pan podatek od tej kwoty? Czwarte. Czy kiedykolwiek posiadał albo posiada pan konto w szwajcarskim banku? Jeśli tak, to ile takich rachunków pan posiada? W jakim celu założył pan konta akurat w Szwajcarii? Piąte. Czy kiedykolwiek posiadał pan dostęp do jakiegokolwiek szwajcarskiego rachunku bankowego? Jeśli tak, to na jakiej podstawie i na czym polegał ten dostęp? Szóste. Czy na te rachunki wpływało wynagrodzenie za pana współpracę z firmami buchmacherskimi?